dzisiejszym odcinku zobaczymy, który z polskich bramkarzy poradzi sobie najlepiej na mundialu w fifowej symulacji, a przed nami Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara, Bartosz Drągowski, Łukasz Skorupski oraz Gikie, nie tym razem. Więc tak, ja jestem Kuba, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, mamy na dworze 37 stopni i szczerze mówiąc mam tutaj lekką saunę w pokoju, więc zostawcie 200 łapek w górę jak to zwykle, także subskrypcja, bo naprawdę bardzo mało nam brakuje do dobicia 24 tysięcy subskrypcji. Także zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, tutaj macie tą nazwę mojego Instagrama, a także serwer Discord, link w przypiętym komentarzu oraz oczywiście w opisie, a teraz już nie przedłużam i przechodzimy do naszej fifowej symulacji. A więc tak, na pierwszy ogień pójdzie Wojciech Szczęsny. Oj, nie, nie, ty kolego nie. Czemu on tutaj jest? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale się domyślam. Trzeba dać, dobra. Drągowski niech na razie pójdzie na tak zwaną ławkę rezerwowych, więc zaczynamy mundial oczywiście, jak to mówiłem wam w jednym z odcinków, nie ma Arabii Saudyjskiej, dlatego też jest klub z Arabii Saudyjskiej, myślę z podobną oceną gwiazdkową, więc symulujemy pierwszy mecz Polska kontra Argentyna, który remisujemy 2-2. No kto by szczerze mówiąc nie chciał takiego wyniku, ale Moder z czerwoną kartką, ale taki wynik w meczu właśnie z Argentyną jest chyba wymarzony wręcz dla każdego, żeby zremisować z taką reprezentacją 2-1, więc no chyba każdy wie o co chodzi. Meksyk na pierwszym miejscu, no to można się domyślić, że z Arabią Saudyjską powinni wygrać kolejny mecz Szczęsnego, na razie dwie bramki stracone i Polska wygrywa 1-0. 6 punktów tym razem Fahad z czerwoną kartką, więc widzimy, że no mecze, że tak powiem, Polski są troszkę niebezpieczne, jeżeli chodzi o to i ostatni mecz Polska zagra z Meksykiem. Na ten moment wychodzimy z grupy, zależy wszystko od meczu z Meksykiem, bo jeżeli Meksyk wygra, to z grupy nie wyjdziemy. I remisujemy ten mecz także 2-2. Kolejna czerwona kartka, naprawdę Polacy są brutalni. Są brutalami w tych meczach, więc co, więc z grupy wychodzimy na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o Wojciecha Szczęsnego, to stracił on 4 bramki w 3 meczach, co nie jest według mnie jakimś najgorszym wynikiem, więc na razie Szczęsny z najlepszym wynikiem, bo w sumie był jako jedyny. Z grupy wychodzimy królem strzelców Lewandowski, egzekwo z Jimenezem oraz Lozano, więc no wynik bardzo fajny, wygrana 2 remisy bez porażki, więc to na pewno robi wrażenie. I co, zaraz się widzimy z kolejnym bramkarzem i tym razem pokażę wam wszystkie mecze symulowane. Więc zaraz się widzimy. A więc tak, przed nami kolejne mecze, tym razem głównym bramkarzem nie będzie Wojciech Szczęsny oraz Gikiewicz także, ale tym razem bramkarzem zostanie Kamil Grabara, czyli młody polski bramkarz. Zobaczymy jak Grabarze pójdzie na tych mistrzostwach świata. Tym razem zobaczyłem wszystkie mecze i zobaczymy jak to lepiej będzie wyglądało. Więc pierwszy mecz z Arabią Saudyjską, który wygrywamy 3-1, o wiele lepiej niż wcześniej, bo wcześniej wygraliśmy 1-0. Grabara z jedną bramką, na ten moment straconą, więc zobaczymy jak to pójdzie dalej. Argentyna, Meksyk. Tutaj mi się wydaje, że pewne zwycięstwo Argentyny, a nie, tym razem Meksyk. Więc jesteśmy cały czas na pierwszym miejscu. No ale wiadomo, graliśmy jednak z reprezentacją słabszą. Teraz Polska-Meksyk 1-0. Dwie bramki stracone Kamila Grabary, ale o wiele gorszy dorobek punktowy na ten moment Polaków. Teraz czas na mecz Argentyny z Arabią Saudyjską. 2-1, pewna wygrana, no ale tutaj chyba nikt się innego wyniku nie spodziewał, drużyny Leo Messiego. I czas na trzeci mecz, który tak naprawdę zaważy, czy z grupy wyjdziemy, bo Meksyk z Arabią Saudyjską wyjdzie na pewno. Na razie dwie bramki tylko stracone Kamila Grabary. I tutaj aż 5 bramek i z grupy niestety nie wychodzimy, chyba że wydarzy się cud, na który nie ma co liczyć, bo nawet jak Meksyk wygra, to i tak z pierwszego miejsca. I Meksyk tak wygrywa, Arabia Saudyjska znowu bez punktu, więc no nieciekawie, my tylko 3 punkty, czyli Kamil Grabara o wiele gorzej, bramki stracone 4, więc podobnie jak Wojciech Szczęsny, no aczkolwiek w tej tabeli jednak Szczęsny nad Grabarą, czyli Grabara drugie miejsce, zobaczymy czy ktoś sobie poradzi gorzej, ktoś lepiej, jednak chyba uważam, że jak będziemy sobie dawać tylko mecze Polski, będzie to wyglądało lepiej, więc zaraz zobaczymy jakby poradził sobie Łukasz Skorupski. Więc widzimy się dosłownie za chwilkę. A więc tak, jesteśmy już tutaj podczas kolejnego, znowu Gikiewicz. Nie chcę go teraz wyzywać, ale obiecałem Skorupskiego.
I Skorupski teraz. Zobaczymy, czy poradzi sobie lepiej od Kamila Grabary i Wojciecha Szczęsnego. Na razie Polska raz z grupy wychodzi, raz nie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Pierwszy mecz z Argentyną, podobnie jak u Szczęsnego, który przegrywamy 3-1. I na ten moment Skorupski zbliża się grubymi krokami, żeby przebić poprzednich bramkarzy, bo już w pierwszym meczu traci 3 bramki. Teraz Polska, Arabia Saudyjska. I mecz ten wygrywamy 2-3 i z ciężarami, a Skorupski traci już 5 bramek, co wskazuje na to, że Skorupski stracił goli najwięcej, ale może Polska wyjdzie z grupy. Na ten moment Meksyk bez punktu, więc zobaczymy, czy teraz to będą punkt. Wygrywamy 1-0, więc zobaczymy, jak to wygląda. Czy z grupy wyszliśmy, czy też nie. Z grupy wyszliśmy, 6 punktów. Aczkolwiek 5 bramek straconych, czyli najwięcej, ale mimo to jednak wyjście z grupy jest, więc tak wygląda na razie podium. Szczęsny, Skorupski, Grabara. Zobaczymy jeszcze ostatniego bramkarza. Zobaczymy ostatniego bramkarza. Bartłomiej Dągrowski. Co? Węgrowski? Drągowski. Bartłomiej Drągowski. Zaraz zobaczymy, jak on sobie poradzi. Ostatni, ale może jeszcze jeden bramkarz się nam pokaże. Więc widzimy się już dosłownie za sekundę, ja za jakieś 2 minutki, a wy już za chwilę i zobaczymy, jak poradzi sobie Bartłomiej Drągowski, który naprawdę stracił 6 bramek z Belgią, aczkolwiek nie możemy skreślać polskiego bramkarza. A więc tak, jesteśmy już tutaj. Szczęsny za Gikiewicza. Gikiewicz w pierwszym składzie, ale nie na długo, i w jego miejsce Drągowski, więc zobaczymy. Na razie najwięcej bramek straconych 5, najmniej 4, więc zobaczymy, jak to pójdzie teraz Drągowskiemu. Pierwszy mecz z Arabią Saudyjską. Wygrywamy 2-0, czyli Drągowski bez straconej bramki. Ostatni mecz wygraliśmy 3-2 za Skorupskiego, więc Drągowski troszkę lepiej. Piątek oraz Lewandowski najlepszymi strzelcami, czyli 2 bramki właśnie Polaków. Teraz Argentyna, Meksyk. Naprawdę bardzo ciekawy mecz na Mistrzostwach Świata. I Argentyna wygrywa 3-2 i na razie Polska na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ligę. Jaką ligę? Tabelę. Dokładnie, tabelę. I Polska-Meksyk. Zobaczymy, jak teraz sobie poradzi reprezentacja Polski. A mecz przegrywamy 2-1. Jeszcze czerwoną kartką, bramkę jedną dla Polaków strzela Szymański. Więc tylko cały czas 3 punkty i mecz z Argentyną będzie najważniejszy. Więc zobaczymy, jak tutaj pójdzie. No, mecz Argentyna kontra Arabia Saudyjska, to chyba każdy się domyśla, że dokładnie Argentyna wygrywa bardzo szybko i ma jako pierwsza 6 punktów w grupie i nie patrząc zapewniony awans. I teraz przed nimi mecz z Polakami. Zobaczymy teraz Bartłomieja Drągowskiego. Szybka symulacja, a Polska przegrywa 2-4. Tym samym Drągowski chyba stracił właśnie najwięcej bramek, albo ex aequo z Kamilem Grabarą. Więc zobaczymy. Teraz Meksyk. Meksyk zagra ten mecz. A czemu ja mam zmieniać skład? Nie, będę nikomu składu zmieniał. Meksykowi nie będę pomagał. No i co? Meksyk kontra Arabia Saudyjska. 2-1 dla Meksyku i z grupy chyba także nie wychodzimy. Dokładnie, też tylko 3 punkty straconych bramek. Bramki stracone. 6? To jak my przegraliśmy? Bo 4 przegraliśmy te. Oha, no to 6 bramek, no to niestety Bartłomiej Drągowski na ostatnim miejscu, czyli tak wygląda nasz tutaj przedstawiony. Pierwsze miejsce jest Szczęsny, drugie miejsce Skorupski, trzecie Grabara i czwarte Drągowski, czyli Drągowski najgorzej, ale czy jest on najsłabszym bramkarzem? Nie uważam, aczkolwiek no tak pokazała nasza fifowa symulacja, nie fifowa. Więc co, ja wam bardzo oczywiście za odcinek dziękuję, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i piszcie, czy chcecie więcej takich symulacji, eksperymentów na moim kanale. I co, słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Jeszcze raz to powiedziałem, kanale, ale mniejsza z tym. Cześć!